Szanowni Państwo, wielką przyjemnością chcieliśmy poinformować Państwa i wszystkich mieszkańców powiatu głogowskiego, że z dniem dzisiejszym rozpoczynamy kolejną edycję bezpłatnych badań w ramach programu Profilaktyka, Diagnostyka i Leczenie Raka Gruczołu Krokowego. O tyle ważne badanie, że wiele osób to schorzenie dotyka. Przypomnę Państwu, że powiat głogowski bierze udział w tych badaniach od roku 2010 i w momencie, kiedy zakończymy tegoroczne badania, to będzie ponad 3000 badań wykonanych mężczyznom po 50 roku życia z powiatu głogowskiego. Będą one prowadzone w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. Rejestracja będzie się odbywać w holu głównym naszego szpitala. Od jutra w godzinach od 8 do 14, od poniedziałku do piątku, natomiast praktycznie dzisiaj po tej konferencji, jeżeli ktoś zdąży, może się już na to badanie zapisywać. Co ważne, należy dokonywać zgłoszeń osobiście, czyli nie można zgłaszać, członkowie rodziny nie mogą zgłaszać zainteresowanych osób, tylko muszą się stawić osobiście. Wymagany będzie dowód osobisty, no i miejsce zamieszkania na terenie powiatu głogowskiego, bo do takich osób jest ten program adresowany. Programy cieszące się największą frekwencją. Jest tak ogromne zainteresowanie, że oczywiście starostwo ponawia ten program w pewnym cyklu. Mężczyźni jakby dorastają, dojrzewają do tych badań, a jednocześnie powtarzanie tych badań u tej samej populacji jest wskazane, dlatego że te choroby rozwijają się z wiekiem. Choroby gruczołu krokowego są powszechne u mężczyzn, zwłaszcza po 50 roku życia. Ich częstość rośnie wraz z wiekiem. Niestety wśród chorób gruczołu krokowego występuje również tak poważna choroba, jaką jest rak gruczołu krokowego. Ta choroba wcześniej rozpoznana daje praktycznie 100% gwarancję wyleczenia, natomiast rozpoznana późno prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji, powikłań, a nawet do śmierci. Oprócz raka gruczołu krokowego, którego diagnozowaniu jest ten program przede wszystkim dedykowany, są również stany przerostu gruczołu krokowego, które są bardzo ciężkim pod względem codziennego komfortu życia stanem dla mężczyzn, dojrzałych mężczyzn. Natomiast one podlegają dość skutecznemu leczeniu. I tutaj konsultacja urologiczna w takiej sytuacji jest nieoceniona. Program polega na tym, że zgłaszamy się osobiście do rejestracji w szpitala w gmachu głównym. Uzyskujemy skierowanie, za chwileczkę Państwu pokażę, jak ono wygląda, i jest wyznaczony termin badania PSA. Krew jest pobierana we wskazanym konkretnie dniu od godziny 8 do 10 w poradni świeżo otwartej urologicznej, też w gmachu głównym, niedaleko rejestracji. I pobranie tej krwi, uzyskanie wyniku musi być niedługiej odległości od badania przez lekarza konsultanta. A więc będą wyznaczane terminy badania krwi na PSA, na poziom PSA, i kilka dni po tym pobraniu krwi i badaniu PSA będzie wyznaczony termin konsultacji urologicznej ze wskazaniem konkretnej godziny, żeby nie było kolejek, żeby nie było z tym związanych problemów. Te badania będą się odbywały dwa razy w tygodniu po godzinie 15, żeby było to dogodne również dla osób pracujących. To będą wtorki i czwartki. Lekarz, który będzie badał, to jest doktor nauk medycznych, specjalista, urolog Marek Huchla. Będzie on podczas tego badania oceniał wywiad chorobowy czy dolegliwości pacjenta, które, żeby ułatwić działanie, będą przygotowywane osobiście przez chorego, Państwu zaraz pokażę, na podstawie specjalnie wypełnionej ankiety. Ta ankieta w sposób czytelny i prosty pozwala każdemu samo ocenić swój stan układu moczowego i prostaty. Jest ona opracowana w sposób punktowy, bardzo jasny. W związku z tym pacjent, mężczyzna przychodzi z taką wypełnioną ankietą, już jest wynik badania PSA, doktor urolog ocenia te dokumenty, przeprowadza dodatkowy wywiad uzupełniający, bada pacjenta i wykonuje USG całego układu moczowego. I teraz w zależności od tego, jakie postawi rozpoznania, jakie się nasuną wątpliwości, wydaje stosowne zalecenia. I może być to zalecenie dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na przykład podanie leków na przerost gruczołu krokowego, ale może być to również skierowanie do pogłębionej diagnostyki, w tym punkcji gruczołu krokowego. Takie decyzje podejmuje lekarz urolog,
udziela rad pacjentowi i mówi, co dalej. Czyli nie kończymy tego programu na etapie tych wstępnych ocen, a ten pacjent będzie miał szansę dalej kontynuować to badanie. Zamierzamy program skończyć w ciągu 2 miesięcy, to będzie październik i listopad. I no, nie obawiamy się, bo zainteresowanie jest spore, że ta pula, którą starostwo przeznaczyło na te badania, zostanie w całości wyczerpana. To są jedyne ograniczenia, czyli czasowe. Kończymy 30 listopada i drugie ograniczenie ilościowe, to możemy przebadać 504 mężczyzn. Jest to związane też ze środkami. Przypomnę Państwu, albo powiem po raz pierwszy, że to jest największa inicjatywa powiatów, te badania w sensie ilościowym. Jak również olbrzymie podziękowania dla Fundacji KGHM Polska Miedź, która współfinansuje, znaczy jest największym płatnikiem tych badań. Kwota 70 tysięcy z Fundacji KGHM Polska Miedź i 30 tysięcy z powiatu łódzkiego. Pacjent uzyskując skierowanie na badanie laboratoryjne i na konsultację, będzie miał oczywiście wyznaczone godziny, ale jest też pewne zastrzeżenie. Starostwo powiatowe i fundacja finansują kompleksowe całe badanie. W związku z tym, jeżeli ktoś zgłosi się tylko na badanie PSA, natomiast nie zgłosi się na cały program, na konsultację tą lekarską, no to oczywiście będziemy go obciążali kosztami tego badania PSA. Dlatego, że mówimy o kompleksowym programie, który obejmuje wszystkie te wymagane elementy. Czego oczekujemy po tego typu programie? Czego oczekują mieszkańcy? Przede wszystkim jest to poczucie bezpieczeństwa i wyłapanie na możliwie wczesnym etapie tych bardzo groźnych chorób nowotworowych, mówię tutaj o raku prostaty. Z drugiej strony pozwoli to zarówno w tej ankiecie punktowej ocenić stan czołu progowego i także, co jest bardzo ważne, ja to podkreślam, bo jestem lekarzem, że większość tych mężczyzn, którzy się do nas zgłosi, nie będzie miał raka czołu progowego i całe szczęście, natomiast będą tutaj objawy mniejszego lub większego przerostu prostaty, które również wymagają leczenia i które nieleczone powodują poważne zaburzenia funkcji układu moczowego, w tym również nerek. Więc jakby podstawowy nasz kierunek tej profilaktyki to jest oczywiście profilaktyki raka czołu progowego, który jest bezpośrednim zagrożeniem i zdrowia, i życia, ale efekt, powiedzmy, uboczny, ale jakże bardzo oczekiwany, jest to postawienie diagnozy stanu czołu progowego. Też warto przypomnieć, dlaczego taki program jest realizowany. Między innymi też dlatego, że dostępność do poradni urologicznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest bardzo ograniczona. Są wielomiesięczne kolejki i bardzo trudno uzyskać skierowanie i na badanie PSA, i na badanie to USG. My robimy jakby w jednym programie PSA, badanie urologiczne i konsultacja urologiczna. To jest całkowicie kompleksowe zamknięcie procesu, które przy normalnym zgłoszeniu się do lekarza POZ-u, specjalisty, skierowaniu na jedno badanie, na drugie badanie zajęłoby pacjentowi 2 czy 3 miesiące czasu. Przykro mi o tym mówić, bo jestem lekarzem, ale z drugiej strony niestety taka jest organizacja tej podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej, że osiągnięcie kompleksowej diagnozy trwa bardzo długo. Stąd wielkie dzięki dla Zarządu Powiatu, że w tym kierunku się posuwają, że organizują tego typu badania, a ogromne zainteresowanie pacjentów, które co rok się powtarza, jest absolutnie potwierdzeniem tego, jakie to jest potrzebne. To kilkoletnia już edycja, też jakby my wspieramy mężczyzn do tego, aby systematycznie się badali, bo poziom niski PSA w roku 2015 nie oznacza, że będzie taki sam 2017. Przez to, że tak wiele mężczyzn już skorzystało, wielu mężczyzn skorzystało już z tych badań, myślę, że ta świadomość jest coraz większa, bo ten rak jest bardzo niebezpieczny, bardzo groźny i we wstępnym stadium, jeżeli on jest wykryty, praktycznie może pacjent być wyleczony w 100%. Natomiast tu jest ważna ta profilaktyka, czyli po 50 roku życia badanie PSA i zapobieżenie jakimkolwiek problemom. A jak często należy się badać, warto się badać tak praktycznie, czy to raz do roku? Znaczy, PSA w zasadzie raz do roku dzisiaj chce badać, natomiast przy prawidłowych badaniach to raz na 2-3 lata powinno być to potwierdzone również badanie USG i konsultacją urologiczną. Dlatego, że bywają takie przypadki raka, że przy prawidłowych wartościach PSA
On już się rozwija i wtedy lekarze urologowie w porównaniu przy badaniu klinicznym, przy badaniu USG pojawia się potencjał.